No więc dobrze, witam Was serdecznie. Oczywiście zanim zaczniemy cokolwiek robić w Buildcraftie w wersji 3.1.5, musimy go najpierw oczywiście zainstalować. No. Wchodzimy więc na link, który jest podany w opisie do filmu. Przewijamy lekko w dół i mamy newsy. W newsach mamy najnowsze, są zawarte najnowsze linki do aktualnych wersji tej modyfikacji. Tym razem zamiast Buildcraft 2.2.14 wybieramy Buildcraft 3.1.5. Otwieramy ten link, tam Dell, Dropbox, coś tam i pobieramy wszystkie te pliki. Klient A, B, C, tam Core, Buildy, Silicon, tak dalej. Wszystkie te 1, 2, 3, 4, 5, 6 plików. To jest Buildcraft 3.1.5. Gdy już je pobierzemy, klikamy znaczek Windows i R, wpisujemy %updata%, wchodzimy do Minecrafta, potem folder mods i upewniamy się, że mamy stąd usunięte wszystkie pliki Buildcrafta w wersji 2. Jest to bardzo ważne, ponieważ obie te wersje tego moda nie mogą jednocześnie być zainstalowane. Musimy mieć albo jedną, albo drugą. Dlatego zalecam wytnij, czyli tam Ctrl X, albo prawy przycisk zaznaczany te paczki, nie, i prawy przycisk i wytnij. I przeniesienie gdzieś sobie plików Buildcrafta 2, ponieważ Buildcraft 3 nie posiada opcji gry multiplayer. Jest to wersja alfa i tylko i wyłącznie klienta. Tak więc sobie gdzieś skopiujcie Buildcrafta 2 w jakieś bezpieczne miejsce, by móc go przywrócić w każdej chwili. I jak przywracamy, to też musimy skasować dla odmiany na pliki Buildcrafta 3, czy tam je wyciąć i wkleić gdzieś w jakieś miejsce i wymienić na Buildcrafta 2. Czyli generalnie musimy wejść na stronę w opisie, kliknąć 3.1.5, pobrać te pliki, wrzucić do folderu mods. Jeżeli wcześniej mieliśmy zainstalowanego Buildcrafta 2, te pliki z tego folderu mods Buildcrafta 2 trzeba usunąć i dopiero wtedy można, prawda, grać. Tak więc teraz możemy już przejść do części zasadniczej. No więc dobrze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części poradnika do Buildcrafta i zarazem pierwszej części poradnika do Buildcrafta w wersji 3, czyli najnowszej wersji, w zasadzie alfa jeszcze testowej. Nie została wydana wersja oficjalna, tak więc równoznaczne jest to z tym, że mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie wersję na klienta. Nie ma wersji serwerowej. A teraz przedstawię Wam zmiany, ponieważ oczywiście jeżeli ktoś nie oglądał mojego tutoriala do Buildcrafta 2, a chce się zająć Buildcraftem 3, to musi go najpierw obejrzeć, ponieważ sprawy z silnikami i tym podobnymi sprawami są identyczne. Tożsame, takie same. Więc trzeba najpierw obejrzeć poradnik do Buildcrafta 2. Natomiast w tym odcinku pokażę Wam kilka istotnych zmian, które zostały wprowadzone w nowej wersji. Przypominam, alfa. Więc tak, zaczniemy od rafinerii. Gdy teraz klikniemy na nią prawym przyciskiem myszy, pojawi nam się taki, proszę bardzo, tutaj, można, powiedzmy, panel ustawień. I teraz w tym panelu mamy środkowy kwadracik i dwa brzegowe. One odpowiadają tutaj tym zbiornikom. Lewy, prawy i środkowy. O, z tej strony nawet trzeba patrzeć. Lewy, prawy i środkowy. Możemy po prostu... To jest ciekawy bajer. Być może to jest przydatne, bo za bardzo z rafinerią nie miałem mimo wszystko na razie do czynienia. W każdym razie, jeżeli weźmiemy sobie ropę, na przykład ropę i paliwo, to nas A, dobra, działa. Weźmiemy oil bucket i wciśniemy na prawy lewym przyciskiem i na lewy też lewym przyciskiem, tak? Lewy, tak, lewy.
Jakbym chciał full bucket. Albo możemy zrobić odwrotnie. O, właśnie. Tylko, że to wtedy nie ma sensu. Dlatego właśnie się zastanawiam, czemu to służy. Bo w zasadzie cóż, no klikamy prawym i tu prawym, no i z tego nam musi powstać, prawda, paliwo. Ewentualnie moglibyśmy kliknąć. Nie, to nie ma sensu. Tak czy inaczej. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tym ustawianiu. W każdym razie, biorąc oil, prawda, bucket, klikając lewym przyciskiem na pole lewe lub prawe, ustawiamy, że w lewym lub prawym ma się zbierać ropa, natomiast w środkowym paliwo. No nie wiem, do czego to ma... Na ogół tak było. No może jakieś bugi były, nie wiem, nie mam pojęcia, że się czasem w środkowym pojawiała ropa. Nie mam pojęcia, w każdym razie wam to pokazuję. Do czego to może służyć, jeszcze nie wiem. Dobra, to jest pierwsza sprawa. Drugą jest nowa rura, która się nazywa Stripes Transport Pipe. Proszę bardzo, Stripes Transport Pipe. Robimy ją. Ber. Gdzie jest crafting guide? Jest. Dobra. Robimy ją w ten sposób. Potrzebujemy ink sack, dandelion yellow i jeden no szkło. I mamy 8 strips pipes. Jak z tego korzystać? No więc tak, bierzemy jakąś tam obsidian transport pipe, którą nam podniosą, i cobblestone. No i ustawiamy obsidian z tej strony. Tutaj będzie tak, tak, tak i na przykład tak. No i teraz, jeżeli tutaj wrzucimy cobblestone, to jak widać, powstanie nam przed tą rurą cobblestone. Stripes Transport Pipe symuluje wciśnięcie prawego przycisku na itemie. Czyli, no dobra, tego to już nie chcę. Symuluje wciśnięcie prawego przycisku na itemie. No dobra, no to może spróbujmy teraz wpuścić tutaj. Nie wiem, co by tu można było wziąć, żeby to zebrać. Diamond pickaxe. Zobaczmy, co się stanie. Nic się nie stało. Ciekawe. Dobra. W każdym razie, jeżeli ustawimy silnik, byle jaki, może być i redstone'owy, tylko chwilowo go nie mam przy sobie, więc dlatego będzie Steam Engine. I wciśniemy tutaj, prawda, żeby się włączyło. Jak widać, automatycznie zebrał nam ten klocek. Czyli tutaj jak wsadzimy, hop, to nam powstanie klocek. A jak chcemy go zebrać, to musimy podłączyć rurę do silnika. I jest zebrany. Dobrze. Chodź tu. Jeszcze można było zrobić coś takiego, że... na przykład, skoro to symuluje prawy przycisk myszy. Jak widać, nie do końca wszystko działa idealnie, ale to pewnie jest dlatego, że jest to wszystko w fazie alfa. Cały czas ten mod. Jak będzie wersja finalna, to pewnie będzie wszystko ładnie furczeć. Elegancko. A wrzućmy tutaj coś takiego jak motykę. Motykę. Gdzie jest motyka? Jest motyka. Dobra, wrzućmy motyk. Ha! Działa! Motyka działa. Czyli ta rura zasymulowała kliknięcie prawym przyciskiem. Coś takiego. No dobra, czy w zasadzie jakbym tutaj postawił krowę? To jest dobre pytanie. To mogłoby być zalążek, powiedzmy, jakiś farm krów. Czyli jakbym, nie wiem, tutaj stała krowa, a tutaj było zboże, to czy zasymulowałoby to kliknięcie, prawda, zbożem. Tutaj można by było mieć drugą krowę, też kliknięcie zbożem i automatyczne rozmnażanie krów, na przykład. No, to jest ciekawe, czy coś takiego mogłoby być możliwe. Jeszcze tego nie testowałem, ale zobaczymy. Trochę poskaczemy, żeby to nam tutaj... Dobra. Dobrze.
zarosło. Tak, czyli to będzie Stripe Transport Pipe. Kolejną sprawą jest to, że template driving zmienił nazwę. W tej chwili nazywa się Architect Table. Już nie template driving, tylko architect, prawda, table. O, już mam nawet go zrobionego. Tak samo się robi, ale jeszcze przypomnę, bo nie wszyscy wyglądają od początku i właśnie dlatego zawsze robię recipe. Żeby potem nikt nie musiał chodzić po jakiś wiki albo instalować craft guide'ów, bo może nie każdy chce, tylko żeby wszystko miał pod ręką. Jak widać, Landmark, Inksack, Dandelion Yellow, Diamond Gears i template. Dobrze. Żeby wszystko było oczywiście pod ręką. Dlatego właśnie zawsze pokazuję recipe i będę pokazywał nadal. Dobrze. Więc tak. Ciekawą rzeczą jest, że tak jak wam pokazywałem w jednym odcinku do BuildCrafta, tutoriala do BuildCrafta w wersji 2, można było za pomocą template driving table, który w tej chwili nazywa się architect table, można było, powiedzmy, jakąś taką zbudować sobie, nie wiem, taki domek na przykład, zbudować sobie taki domek, otoczyć go landmarkami, zrobić, prawda, black template, o proszę bardzo, black template, i później na przykład postawić buildera i taki sam domek obok. Problem był taki, że gdy używaliśmy do budowy takiej konstrukcji kilku różnych surowców, czyli tak jak tutaj, mamy deski, mamy drewno, mamy cobblestone, mamy drzwi, szkło, to te surowce nie były zapamiętywane. Czyli jeżeli gdzieś postawiliśmy buildera, to po prostu tworzył nam jednolitą konstrukcję z konkretnych klocków, które ustawiliśmy. Natomiast w tej wersji BuildCrafta pojawiła się zupełnie nowa sprawa, która nazywa się, prawda, Blueprint. Teraz używamy Blueprintów, a ich recipe wygląda następująco. Hop. I Blueprint. Znaczy, nadal można używać, prawda, Black Template, ale to jest raczej niezalecane. Blueprint. Papier naokoło i w środku lapis lazuli. Dobrze, teraz zróbmy taki bajer. To jest fajny domek, podoba nam się, prawda? Chcielibyśmy go sklonować. Otoczmy więc, użyjmy naszych landmarków, które już znamy od dawna. Czyżbym je miał w ekwipunku? Oczywiście. Dobrze. Więc otoczmy go landmarkami. Zróbmy klatkę przerwy, żeby to lepiej wszystko wyszło. Ciach. Ciach. I ciach. I tutaj. I teraz do góry trzeba. Tu jest ten środkowy. Zawsze trzeba łączyć środkowym, jak widać. Ten się może połączyć z tym i z tym. I teraz trzeba na górę jeszcze zrobić. Taki jak wysokość budynku. Czyli jeszcze raz, tak? Tak, tyle? Czy nie tyle? Nie tyle, wyżej. Tyle? Tyle. Dobra. I łączymy. Dobra. Teraz postawmy tutaj Architect Table, która kiedyś nazywała się Driving Template. To jest to. Dobra. I teraz włóżmy blueprinta. Ciekawą nową właściwością jest to, że Architect Table umożliwia nam nazwanie naszego blueprinta. Wcześniej było tak, że gdy włożyliśmy blank template, powstawał nam jakiś tam template 1. Natomiast teraz możemy go po prostu nazwać. Dobrze, ale my na razie skupimy się na blueprincie. Włożymy go i nazwiemy go domek. Domek 1. Żeby odróżnić, bo może być kilka domków na przykład. Domek 1. Dobrze. Gotowe. Blueprint. Przypominam, że template driving i w przypadku BuildCrafta 3 Architect Table nie wymaga, prawda, nie wymaga zasilania. Dobrze. Zniszczmy nasz ten. Już nam niepotrzebny jest w żaden sposób. Teraz ustawmy go gdzieś. Na przykład chcemy taki domek postawić tutaj sobie. O.
To można zniszczyć. O, tutaj sobie poustawiać. Może tutaj nawet lepiej. Dobra, teraz bierzemy buildera. Resize taki sam jak w wersji 2 Buildcrafta. Stawiamy builder. Jak to było? To było tak. Dobrze. I wkładamy do niego nasz blueprint, który się nazywa domek 1. I proszę bardzo. Z prawej strony pojawiła się nowa kolumna needed. Needed, czyli potrzebne. Czyli jakie surowce są wymagane? Potrzebujemy 40 desek, 37 cobblestone'a, 16 drewna, 3 glass pane'y, torch i stone stairs. Więc dodajmy może deseczki, tak, cobblestone, drewno, glass pane, torch, nigdy nie mogę znaleźć, schodki, schodków to chyba nie ma, są schodki i czy to jest wszystko? Wszystko. Dobrze, teraz wkładamy do building resources. Ciach, pach, ciach, pach i ciach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czegoś brakuje. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cobblestone nie włożony. Dobra, już jest. Dobrze, building resources. Teraz wyłączamy Creative Mode, bo nam to może bardzo przeszkodzić. Jeszcze może silniki ustawmy. O właśnie, to jest prawda. Użyjemy Steam Engine'ów. Powinny wystarczyć dwa w zupełności. Jeden tu, drugi tu i łączmy. Pojawił nam się mały robocik, który w razie potrzeby oczyści teren. W tym przypadku akurat nie ma takiego problemu, bo mamy wyrównany. Tak więc już rozpoczął od razu budowę. Zobaczmy. Jak widać, najpierw robi cobblestone'ową podstawę. Mogłem użyć w zasadzie combustion engine. Chyba by było najoptymalniej jednak. Dobrze. Użyjemy jednak combustion engine, bo nie mamy czasu na takie zabawy. Tryb kreatywny. O właśnie, tryb kreatywny miałem wyłączyć. Dobra. Dobrze. Jak widać, surowców nam ubywa. Ubyło nam trochę mniej, dlatego że był włączony tryb kreatywny, a wtedy jest bug, że surowce nie są pobierane. Dobrze, ale teraz już włączyłem tryb kreatywny, więc jak widać, ubywa surowców. Tak, a tutaj też ubywa. Jak widać, przyspieszył budowę. Dobra. No, chyba wygląda podobnie moim zdaniem. No, nawet taki sam. Jest wejście, wszystko elegancko. Dobra, to już jak nie możemy być na kreatywnym, to weźmiemy tak. Tak zrobimy. Nie, no dobra. Combustion engine. Lol. Co się stało? Co, już koniec? Nie no, jeszcze. Coś się wzięło, pokrzaczyło po przejściu z trybu kreatywnego na zwykły. O, ten działa, no. A ten nie chce. No, z łaski swojej zacznij działać. Jak cię bardzo proszę. Ty się nie opieraj, ty zacznij działać. No i zaczął działać. No i akurat się skończyła robota. Dobra. Jak widać, wszystkie needy są wyczerpane. I powstał nam taki sam identyczny domek jak tam.
Więc go skopiowaliśmy. Teraz jeszcze jest dodatkowa, jeszcze jedna bardzo fajna, prawda, sprawa. O Boże, ale syf. Dobrze. Zostały wprowadzone nowe landmarki, udoskonalone. Nazywają się one PEF-marki, czyli znaczniki drogi, tak, które wskazują nam drogę, które wyznaczają jakąś drogę. PEF-mark. PEF-marki robimy w następujący sposób. PEF-mark. I zaraz wam powiem, do czego one się przydają. Cactus Green i Redstone Torch. Dobrze, weźmy ich tam ze stack. Na wszelki wypadek, niech by było. I teraz ułóżmy taką linię. O, do końca ścieżki. I kliknijmy prawym przyciskiem na jeden z nich. Jak widać, zostały połączone. Teraz ustawmy obok buildera. Tylko że tutaj już powstał dom. Ile to ma kratek? Boż. 1, 2, 3, 4, 5. I tu była szósta. Czyli o 6 trzeba przesunąć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj. No, jeszcze kurde wzięło. Nie wiadomo co wyskoczyło. Dobra. Czyli tutaj. Przenieśmy silniki. Ustawmy. Ciach i pach. Oj, nie tak. Dobrze. I teraz weźmiemy naszego buildera i ustawimy obok jednej z tych zielonych, prawda, tych. O, tu na przykład ustawimy. Ciach. Pojawiła nam się taka fajna linia. No i teraz pewnie niektórzy się domyślają, a inni pewnie jeszcze nie, że będziemy mogli ten domek klonować kilkakrotnie wzdłuż tej linii. Czyli teraz najpierw tutaj włożymy plug template, prawda? Znowu mamy wymagania z prawej strony. Oho, teraz dlaczego z tej strony się zrobiło? Za krótki w ogóle ten jest odcinek. I hate you. Jak tak? Nie, oj, Boże, Boże. Czyli to równie dobrze mogło być jednak tam. No jeszcze raz. No po prostu muszę dobrze wymierzyć tutaj coś. No tu jeden. No i na sam koniec pójdziemy. I tu drugi. Ciekawe, czy działa to samo, co... A nie, nie działa. A czy to było trzeba postawić przy samym... A, działa, dobrze. Też takie linie się pojawiają. Prawy przycisk. Dobrze. I teraz ustawimy buildera. Dobra. Silniki. Ciach, pach. Wsadzimy blueprinta. I jak widać, tak, pojawiła nam się tutaj ta klatka, w której będziemy budować ten domek. I teraz ona będzie się poruszać wzdłuż tej linii. Dlatego też jest ważna sprawa, że jeżeli chcemy, by drzwi były, żeby drzwi były tutaj wzdłuż tego, prawda, wzdłuż ścieżki. Żeby drzwi były ścieżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie będę, prawda, łapał ryb przed siecią. Może akurat będzie dobrze. Zaraz zobaczymy najpierw. Jeszcze tego nie testowałem tak dokładnie. Żeby wiedzieć, z której strony pojawią nam się drzwi do naszego domu. Chcielibyśmy, wiadomo, żeby były od strony ścieżki. No dobra. No, co pan robisz tak długo? A, surowce. No tak. Najważniejsza rzecz.
Dobrze, już są surowce. Można zacząć budowę. Bez surowców budowy nie będzie. Dobra. Leci, leci. Tutaj włożymy jeszcze. No i jak widać się buduje. Prawda. Zrobiłem specjalnie, jak zaznaczałem ten budynek, jeszcze do niego wracając, jak widać, zrobiłem specjalnie kratkę przerwy. Tak, żeby ten odstęp również był w kopii odzwierciedlony. I właśnie już zrobiłem to z myślą o tym, żeby można było sobie klonować te domki, prawda? Bez żadnych problemów. No i co? Gdzie będą drzwi? Oto jest pytanie. Póki co nie wiadomo, gdzie będą drzwi. Mam nadzieję, że z tej strony. Jak nie z tej strony, to trzeba będzie eksperymentować, prawda, z ustawianiem tego wszystkiego. No, chyba dobrze. Nie chcę zapeszać, ale chyba będą z dobrej strony drzwi. Nie, ze złej strony. Dobrze, zapeszyłem. Co wam w takim układzie poradzić? Jak by wam to poradzić, żeby to dobrze było? Czyli jak widać. Co wam tu poradzić? Trzeba stawiać, prawda? Myśmy postawili Archetic Table w tym miejscu. O, w tym gdzieś. Nie, gdzie to było? Tutaj było? Nie, tu. Tutaj było, z przodu. Tu żeśmy postawili Archetic Table. Czyli od strony drzwi. Natomiast, żeby drzwi były po stronie drzwi. Żeby drzwi były po stronie drzwi. To jest boczna prawa ściana. To jest prawa ściana. To drzwi muszą być... Jak tak postawiliśmy, to muszą być... prawą ścianą, czyli musimy pójść w lewo. Czyli powinniśmy ustawić Archetic Table w ten sposób. Jeżeli chcemy, by drzwi były z tej strony, prawda, z której, jeżeli tu jest ścieżka, tak, to przy zaznaczaniu budowli musimy postawić Archetic Table tak, by strona, która ma być wzdłuż linii, była prawą ścianą. Czyli w tym przypadku powinniśmy postawić Archetic Table. Archetic Table powinniśmy postawić tu. I tutaj powinien być ten blueprint i tam. I w ten sposób zaznaczyć, żeby drzwi były z prawej strony. I wtedy by nam się robiły wzdłuż tej linii, którą sobie wyznaczyliśmy. A teraz, jak widać, niestety tak nie zrobiliśmy. I drzwi są z drugiej strony. Co jest smutne niebywale. No ale dobra, niech się buduje trochę szybciej może. Trochę za dużą tą budowlę sobie wybrałem. Co, zabrakło surowców? Chyba nie. Nie, no nie zabrakło. Desek zabrakło. O, coś takiego. No to już deseczki ekstra są. Dobra. No cóż, to trzeba tego wszystkiego dołożyć w takim układzie. Ciach, pach, ciach, pach. Cobblestone'a zabraknie na następny. No dobra. Glass pane'ów wystarczy. Jak widać, stworzył się nowy, prawda? Nowy kwadrat wzdłuż naszej linii. I kopiuje nam po raz kolejny ten sam domek. W ten sam sposób możemy sobie kopiować, zachowywać i tak dalej różnego rodzaju instalacje, czyli mamy jakąś elektrownię atomową albo coś i chcemy po prostu ją odtworzyć w innym miejscu, identyczną. Musimy tylko dostarczyć odpowiednich surowców, a Buildcraft za nas nam ją zbuduje. No i jak widać jest kratka przerwy, bo tutaj zrobiłem kratkę przerwy i tutaj zrobiłem kratkę przerwy. I dzięki temu, że tutaj jest ta kratka przerwy, to jakbyśmy mieli drzwi od strony tego, to byśmy mieli domek co kratkę. Nie ze sobą zlepione, tylko by było odstęp. No dobra. No i to jest tyle w kwestii tych dwóch spraw.
Natomiast teraz jest bardzo ważna, ciekawa też jeszcze maszyna. W zasadzie to maszyna, to jest. Trudno powiedzieć, że to jest maszyna. To jest tak zwany Blueprint Library, czyli biblioteczka blueprintów. Do czego ona może służyć, zapytacie? No, do przenoszenia naszych projektów między sejwami. Do przenoszenia naszych projektów między sejwami. Tak, dobrze słyszycie. Czyli jeżeli na jakimś jednym świecie, na przykład, zbudujecie jakąś piękną wieżę, jakiś tam zamek albo elektrownię atomową, to możecie zapisać za pomocą Archetic Table taką budowlę. Jak już macie taką budowlę, ja tutaj w tej chwili muszę poczekać, aż to się zbuduje, tak? Znowu zabrakło? Nie, jest. To o co mu chodzi? Czegoś brakuje. Redstone, torcze są, glass pane. Aha, wiem czego brakuje. Tego brakuje. Dobrze. Możecie sobie taką budowlę zapisać i umieścić w Blueprint Library. Zaraz zaprezentuję to tutaj na tym przykładzie tego domku. Już skończyło się, no bo już następna ta, znaczy jeszcze tu się pewnie zmieści jedna. Się stworzy, ale tu już nie będziemy budować. Jeszcze okna. Widzę. Dobra, no jeszcze zrobił się jeden dodatkowy, bo tutaj mieliśmy kawałeczek niedokończony. Ale my już tego budować nie będziemy. Wyłączymy silniki i wyjmiemy naszego blueprinta o nazwie domek 1. Teraz tworzymy. Można już włączyć Creative'a. Tworzymy blueprint library. Dobrze. Blueprint library. Potrzebujemy, proszę bardzo, naokoło blueprint, a na środku bookshelf. Dobrze, teraz klikamy prawym przyciskiem, wkładamy nasz blueprint. Automatycznie zapisywany jest do biblioteczki. Nie wiem dlaczego. A, no, już jest dobrze, jakiś bug. Już jest dobrze, domek i wieża. Dobra, teraz możemy go już wyjąć. Dobra. Teraz tworzymy nowy świat, czyli wychodzimy z tego. Wchodzimy na jakiś inny, na przykład na ten. Tutaj również stawiamy Blueprint Library. Klikamy pewnym przyciskiem i mamy zarówno domek, jak i wieżę. Teraz klikamy na domek. Tworzymy sobie jeden czysty blueprint, wkładamy go tu. Domek jeden. Teraz postawmy gdzieś buildera. Builder. Silniki. Dobra. I włóżmy nasz domek. Proszę, już widać, że na pewno będzie działać. Ale jeszcze, żeby nie być gołosłownym, wsadzimy trochę fuel bucket tu i tu. A co się tam będziemy ograniczać? I włączymy. Surowce, 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 surowce. A to jest tryb kreatywny, to niepotrzebny. Dobrze. Tryb kreatywny, to niepotrzebny. To się same zrobi. O, to jest taki bug. Na trybie kreatywnym nie trzeba wkładać surowców. Ale sądzę, że to będzie za pewien czas rozwiązane w jakiś sposób. Chociaż w gruncie rzeczy, jak ktoś nie gra na trybie kreatywnym na singlu, no to tego buga nigdy nie doświadczy. No i jak widać, na pewno nam się zbuduje taki sam domek jak tam, jak na poprzednim save'ie. Tak więc działa, prawda? Za pomocą Blueprint Library możemy przenosić nasze budowle między save'ami. Powtarzam, między save'ami. Dobra, no to by było na tyle z takich najistotniejszych, prawda, zmian, które są w wersji trzeciej. W następnym odcinku zajmiemy się rzeczą najbardziej surowco chłonną, ale za to chyba bardzo fajną, o ile nie najfajniejszą w BuildCrafcie 3, a mianowicie bramkami i laserami. W zasadzie to lasery służą do tworzenia bramek. No ale dobra, nieważne. No, na bramki będzie jeden odcinek, ale taki dłuższy. Trzeba najpierw muszę pokazać, jak je robić, potem kilka przykładów. Nie będzie tego za wiele, ponieważ się nad tym w ogóle na razie nie zagłębiam.
nad tą sprawą, ponieważ uważam, że bramki są trochę za bardzo, za dużo surowców trzeba wpakować, szczególnie diamentów, żeby to używać. Fajne jest, ale surowcożerne. Więc tak, mam nadzieję, że coś tam twórca tego moda pomyśli nad tym i jednak trochę może zmienić przy te wymagania. Chociaż jak ktoś ma na przykład dwa quarry i non-stop kopie, no to w zasadzie diamentów coś tam zawsze znajdzie. Więc to wtedy nie byłoby większego problemu. Co mnie tu przepychasz? Ty chamie jeden, wracaj. Zabiję cię. Widzisz? Zabiję cię. Gin! A. Gin, 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 gin. Na śmierć. Nie, nasionkami cię zabiję. No, dobra, pat. Całe szczęście. Mam tylko dosyć po prostu. No, czyli to w następnym odcinku. Dobra. Jak widać, domek zbudowany. Blueprintów się nauczyliście używać i tak dalej. Na początku filmu oczywiście była instrukcja, jak zainstalować moda. Więc no, do zobaczenia. Jeżeli wam to coś pomogło, rozjaśniło i tak dalej, to liczę na subskrypcję, komentarz i ocenę do filmu. Więc żegnajcie.